Michał Gaca, Dawid Szymczak, Strefa Futbolu, kolejny odcinek. W ostatnich latach w Europie funkcjonował styl zwany tiki-taką, tak? Czyli tym, nie wiem, niekończącej się ilości podań, tak? Niekończącej się ilości podań, który reprezentowała przede wszystkim drużyna z Katalonii, nie mówię tutaj o Espanolu, a o FC Barcelonie. Jeszcze za czasów Pepa Guardioli, który ten styl, no, można powiedzieć, że stworzył i udoskonalił, nie? Dokładnie. Pep Guardiola zmienił miejsce pracy, poszedł do Niemczech, do Bawarii, do Monachium i tam wdrożył to samo. To samo wdrożył, tak? Tak. Ale ostatnimi czasy, przecież w Lidze Mistrzów, tworzyła się taka tendencja, że no ta tiki-taka już chyba tak nie za bardzo wystarcza, bo no, przecież... No tak, ale tiki-taka, powiedzmy, że wystarczyła na wygranie Bundesligi w rekordowo szybkim czasie, tak? Taka pozwoliła nam granie wszystkiego w tym Barcelonie, tak? Ale to poczekaj, na początek Bayern, że w tym sezonie wygrali Bundesligę właśnie grając w ten sposób. Zupełnie nie po niemiecku, bardziej właśnie po hiszpańsku. Wygrali, no i tutaj wtedy już może... Po raz kolejny możemy mówić o pewnie jakimś błędzie Pepa Guardioli w przygotowaniach fizycznych, no bo Bayern w naszych etapach Ligi Mistrzów już w meczu z Manchesterem, już nie mówiąc o meczu z Realem, nie wyglądał tak, jak wyglądać powinien. Tak, nawet te legendy klubu z Bawarii się zatrważały, bo tak, mówili, że nie grają tak skutecznie, jak grać powinni, że zapominają o obronie, że skupiają się bardziej na posiadaniu piłki niż na wykorzystywaniu tych okazji. I faktycznie oni, patrząc na ostatnie spotkanie Realu Madryt z Bayernem, to oni chyba nie mieli takiego... Wiem, że ciężko to powiedzieć, ale chyba nie mieli bardzo pomysłu, jak ten Real ugryźć, bo Real praktycznie zamknął im pole manewru na taką kombinacyjną grę. To oni praktycznie nie stworzyli sobie okazji, no stworzyli sobie jakąś okazję, znaczy stworzyli, no, oczywiście, że tak, ale no bez przesady, nie, żeby to... No ale tam pewnie, no właśnie, Ancelotti... Takiej typowej setki to chyba nie było. Nie miał chyba w meczu ani razu, nie? Jednak właśnie chcemy troszeczkę podyskutować o tym, na ile to posiadanie piłki może się przekładać na realne wyniki i wygrywanie trofeów. Bo z jednej strony mamy reprezentację Hiszpanii, która też właśnie opiera się na zawodnikach przede wszystkim z Barcelony, którzy... Takie mają we krwi, tak było. Są oni mają we krwi, a zawodnicy Realu i dobierani pewnie przede wszystkim z ligi angielskiej doskonale się do tego dostosowali. Pokazali, że tak można wygrywać mistrzostwo Europy, mistrzostwo świata i bronić po raz drugi mistrzostwo Europy, no i w kontekście mundiala w Brazylii. No tak, ale jeszcze oni... No mówię na początku, że tiki-taka no, wygrała mistrzostwo Europy, wygrała mistrzostwo świata i do tego Ligę Mistrzów bodajże dwa razy. No i klubowe mistrzostwo świata, także no tutaj już absolutnie... No, Barcelona za Guardioli wygrała wszystko. Zdominowała Europę i cała Europa chciała naśladować jego styl, tak? No ale później... Drużyny młodzieżowe w ogóle na całym świecie zaczęto troszeczkę kopiować, ale, kopiować, no, ale to styl Barcelony. Musimy mieć potencjał ludzki, żeby wytworzyć taki styl, co prawda. No tak, ale Guardiola radził sobie jak mógł. Lama do środka pola tak. I Lam stał się takim troszeczkę generałem. Tak, wiem, że wy teraz możecie napisać, że troszeczkę jesteśmy hipokrytami, bo w meczu z Manchesterem, co było 1-1, to powiedzieliśmy, że no faktycznie taka dominacja i w ogóle i oni zmienili, znaczy stwarzali okazję, ale nie wykorzystywali ich. No i tutaj faktycznie musimy się uderzyć w pierś i powiedzieć, że no ta tiki-taka w wykonaniu bawarskim w tej ostatecznej fazie Champions League już taka skuteczna nie była, no i dlatego to na pewno się przełożyło na niezdobywanie. No właśnie, i mamy, no ale właśnie mi się chodzi o to też, że te drużyny, które tak cały czas muszą tą piłkę mieć przy nocy, stają się troszeczkę takimi zakładnikami swojego stylu gry, no bo nagle Bayern nikt sobie nie wyobraża, że będą grali z kontry. No nie, ale już wiadomo, każda drużyna już, jak idzie Bayern, to wiadomo jak się muszą ustawić, no muszą przede wszystkim wąską stać przed swoim polem karnym, zamknąć absolutnie im jakieś tam pole manewru do gry takiej kombinacyjnej, a wiemy jak bardzo Bayern w ostatnich tygodniach narażony był na kontry, bo bodajże z Werderem Brema tak, stracili dwie bramki, nie wiem czy to było z kontry, jedna na pewno była z kontry. Większość bramek co tracą są z kontry oczywiście, bo ten Neuer też czasami nie wystarcza, a jak tutaj mi napisał podczas meczu Real Madryt Bayern, że najlepszym obrońcą Bayern był Neuer, także, no, ale on też nie czasami my. Ostatni przykład Barcelony, bo to, że nie ma Pepa tak naprawdę nic nie zmienia i Barcelona jest Barceloną i ma posiadanie piłki w każdym meczu w granicach, nie wiem, 65 najmniej, do nawet 85 jak w meczu z Granadą, przegranym 1-0 ostatecznie. W 15% posiadania piłki można strzelić bramkę, a w 85 czasami nie, no i teraz, czy
posiadanie piłki nie jest troszeczkę przereklamowane. I tutaj przereklamowane na pewno powiedziałby José Mourinho, że jest, bo on pokazał, że można grać inaczej. Pokazał Carlo Ancelotti, że można grać inaczej. Pokazał też Klopp, że można szybko. Pokazał właśnie, tak, no coraz częściej... Simeone, no, ale no, możemy wyliczać, ale... Czy świat nie nauczył się bronić przed tiki-taką i długim posiadaniem piłki? Właśnie. Wydaje mi się, że się nauczyli znaleźć jeden sposób na tą tiki-takę, na ten kataloński sposób gry, tak? I coraz częściej są takie sytuacje, że wygrywają te drużyny, które nie prowadziły gry, tak? Wydaje nam się oczywiste, że ta drużyna, co prowadzi grę, zaraz może strzelić, tak? Zaraz może strzelić bramkę, no że przeważają po prostu. No oni cały czas meczu, są jak piłka ręczna, tak? No tak, cały czas zabiegają ten zamek i tak krążą i sobie rzucają, podają sobie tą piłkę, tak? I ta gra się naprawdę ładnie wygląda, ale też oni biją tą głową w mur, nie? No bo no co, no, nie możesz nic zrobić, tak? Nie możesz nic, ale muszą klepać, tak? No i idzie na kontra i oni strzelają bramkę i mówi się, że to jest... no, że futbol jest niesprawiedliwy, oczywiście, ale... No, ale to też trzeba tak mieć ten tak? Dobrym sposobem gry jest chyba ten, który daje 3 punkty, tak, i ja liczy się wynik. To ten, kto zdobędzie więcej bramek, a nie ten, kto... ma więcej procent posiadania piłki. Zawsze to najważniejsze. Ten, kto będzie do... ten, kto za 10 lat będzie wspominał jakiś mecz, to nim nie będzie raczej pamiętał, że o Jezu, 100% mieli 90% posiadania piłki czy coś. Tylko będą pamiętać i będzie wynik, tak? Tak, no bo najważniejszą statystyką chyba zawsze była i będzie ta statystyką bramek. No bo pamiętajmy na przykład mecz, w którym Chelsea na własnym, nie na własnym, no w finał Ligi Mistrzów Chelsea z Bayernem, Bayern był na własnym stadionie i oni tam, to był Jupp Heynckes, nie? To Jupp Heynckes. Ale to był troszeczkę inny styl gry mimo wszystko, ale atakowali przez cały czas. Podejrzewam, że też ta przewaga w posiadaniu piłki była miażdżąca, bo Chelsea nie była wtedy trenowana przez José Mourinho, ale był, no powiedzmy, kontynuacja tej jego pracy. Roberto Di Matteo, sensacyjny zdobywca tej Ligi Mistrzów, ale faktycznie nie pamiętamy tego, że oni pewnie nie mieli posiadania piłki, tylko pamiętamy wynik. Rzut karny i fantastyczny. Taki no, nie za bardzo zadowalający kibiców z Bawarii. No i właśnie czekamy na wasze opinie, na ile dla was ważne jest posiadanie piłki. I czy czasami ten styl już nie nudzi i troszeczkę nie denerwuje? Właśnie jesteśmy ciekawi opinii kibiców. Naszego zdania, dokładnie. Kibiców tych zespołów, Bayernu i Barcelony, czy reprezentacji Hiszpanii. Czy ten styl czasami już nie irytuje? No, dziękuję wam za uwagę.